Witam serdecznie. Zbliża się święto Pesach, zwane też świętem wiosny, Chag Aviv, świętem naszej wolności, Zman Chirutenu, oraz świętem prześników, Chag HaMatzot. Dlaczego? Ponieważ podczas dni święta, Pesach, zamiast chleba, jada się macę, zwaną Lechem Oni, czyli chleb nędzy. Przypominamy sobie melodię z Sederu. Anach ma, anach ma, niadi achalu, achalu avhatanam. Maca ma przypominać, że Żydzi, uciekając z kraju niewoli, nie mieli czasu na wypiek chleba. Wzięli więc na drogę właśnie takie placki z mąki i wody. Podczas uczty sederowej spożywa się symboliczne potrawy, które mają przypominać ciężkie życie Izraelitów w niewoli egipskiej i wyjście z Egiptu. Jedna z potraw podawanych podczas sederu zwana jest maror. Spożywanie maroru Bóg nakazał w Księdze Wyjścia, rozdział 12, wiersz 8. Też zobaczą Państwo na ekranie. Czytamy: Beachlu ed habasar balaila haze tsli esh umacot al merorim yochluhu. Mięso jego pieczone na ognisku spożywają podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Mowa idzie o zjadaniu specjalnej ofiary, zwanej Pesach. Należy spożywać ją z macą oraz z marorem. Mar po hebrajsku gorzki. Trochę podobnie do rdzeniu mojego imienia, Miriam. Jednak w Torze nie ma wskazania, co może wchodzić w skład tych gorzkich ziół, o których mówimy. Konkretne wskazówki pojawiają się w Misznie, w traktacie Pesachim. Mówi się tam, że według Miszny maror, gorzkie zioła, mają przypominać gorycz niewoli, jaką cierpieli Izraelici w Egipcie, i też wyjaśnia się, że mogą to być na przykład liście gorzkiej sałaty. W Talmudzie, w traktacie Pesachim, omawia się rozmaite przygotowania do świąta, pieczenie macy, porządki domowe oraz uczta świąteczna. Wieczór sederu spożywa się macę oraz maror, ale nie jemy ofiarę Pesach. Świątynia nie istnieje, nie składamy ofiar. Moim zdaniem na szczęście. Jeżeli przyjrzymy się stronie Kuf Kaf Alef 120a, zobaczycie też na swoim ekranie, z traktatu Pesachim w Talmudzie Babilońskim, nauczymy się ważnego prawa powiązanego z jedzeniem macy i maroru w święto Pesach. Spotykamy tutaj, na tej stronie, kogoś pod imieniem Rawa. Rawa, uczony babiloński epoki Amoraitów, czasu formowania się Talmudu Babilońskiego, uczy, że z Tory wynika, iż w dzisiejszych czasach, czyli po zburzeniu świątyni, jest obowiązek, który dotyczy jedynie jedzenia macy, ale nie maroru. Dlaczego? Przyjrzyjmy się słowom Rawy. Bizman de ika pesach jeś maror. Uwizman de lejka pesach lejka maror. Czyli w tłumaczeniu z aramejskiego, w czasie, gdy jest pesach, jest maror. W czasie, gdy nie ma Pesachu, nie ma maroru. Ponieważ obowiązek jedzenia maroru jest ściśle związany z obowiązkiem jedzenia ofiary Pesach. Rawa uważa, że jeśli nie ma ofiary Pesach, nie ma też i obowiązku jedzenia maroru. A jednak w dzisiejszych czasach my otworzymy Hagadę i jemy maror, ponieważ tak postanowili uczeni
że obowiązek jedzenia maroru nadal jest, nawet jeśli nie składamy ofiary. Więc dlatego czytamy na początku słowa rawy, amarawa maca bazman haze de oraita, umaror de rabana. Rawa podkreśla, że w naszym czasie jedynie obowiązek jedzenia macy jest de oraita, czyli z Tory. Natomiast maror jest derebanan, czyli postanowieniem uczonych. Stąd uczymy się o reformach, które wprowadzają Chazal, Chachamenu Zichronam Livracha, uczeni świętej pamięci. I stąd też druga rzecz, wnioskujemy, że jeżeli znajdujemy się w ciężkiej sytuacji, przede wszystkim musimy zadbać o macę i już później o inne elementy seder, takie jak maror. Kilka stron wcześniej w Talmudzie, na stronie Kuf Tetwa, stronie 115a, czytamy jeszcze kilka ważnych poleceń związanych z marorem. W Torze czytamy, że ofiarę Pesach należy jeść wraz z macą i z marorem. Gdzie to znajdujemy? Gdzie o tym czytamy? W księdze Bamidbar, Księga Liczb, rozdział 9, wiersz 11, który mówi nam: Almacot umerorim jochluhu. I z macą, i z marorem należy jeść ofiarę Pesach. Na stronie 115, którą teraz zobaczycie na ekranie, Traktatu Pesachim, spotykamy znaną postać Hillela. Czytamy, jak Hillel wyjaśnia ten wiersz. Detania, amru alav, al Hillel, shehaya korchan bevatachat veochlan, sheneimar, almatzot umerorim yochlu. Mówili o Hillelu, że łączył i zjadał razem, bevatachat, dosłownie jednocześnie, ponieważ powiedziano, i z macą, i z marorem należy jeść. Rashi wyjaśnia nam, o co chodzi tutaj bevatachat, jednocześnie. Mówi nam, że jednocześnie ma się na uwadze macot, merorim i ofiara Pesach. Więc Hillel żył w czasie, kiedy nadal jeszcze istniała stała druga świątynia i miał możliwość składania ofiary Pesach. Tak więc w noc Sederu miał zwyczaj jeść macę, maror i ofiarę Pesach jednocześnie, w jednej kanapce, korech. Dzisiaj nie ma świątyni, nie ma ofiary Pesach. Niemożliwe jest wypełnienie przykazania, o którym czytamy w Torze, jeść macę razem z marorem. A jednak jemy ten koreh, jemy macę w połączeniu z marorem. Dlaczego? A dlatego, że w pamięć o świątyni, jak to robił Hillel. Na początku wspomniałam o różnych nazwach święta Pesach, które pokazują różne aspekty tego święta. Jest też świętem naszej wolności. Zman Cherutenu. W Haggadzie Pesachowej czytamy Bechol dor wador, czyli w każdym pokoleniu człowiek powinien widzieć siebie samego, jak gdyby to on wyszedł z Egiptu. W każdym pokoleniu naszym obowiązkiem jest przeżywać biadę naszych praojców i cieszyć się ich wyzwoleniem. Ale dodatkowym znaczeniem tego przykazania jest też obowiązek zastanawiania się nad naszym własnym życiem. Pamiętać, że dla każdego z nas jest swój Egipt, z którego musimy wychodzić znowu i znowu. Jest straszące przejście przez Morze Trzcinowe, którego drogą musimy kontynuować, iść dalej wędrówką w gorzkiej pustyni, aby przybyć do wybranego miejsca. Chciałbym skończyć wierszem współczesnym, który przetłumaczyłam z hebrajskiego. Wierszem, który ma nazwę Każdy człowiek potrzebuje Egiptu.
Każdy człowiek potrzebuje, aby był u niego jakiś Egipt. Samemu być Moshe, wyciągniętym z niego. Ręką przemożną lub ze zgrzygataniem zębami. Każdy człowiek potrzebuje zagrożenia, wielkiej ciemności i pocieszenia, i obietnicy, i ratunku, aby umieć wznieść oczy ku niebu. Każdy człowiek potrzebuje jednej modlitwy, aby powtarzała się z jego ust. Człowiek potrzebuje pewien raz pochylić się. Każdy człowiek potrzebuje ramienia. Każdy człowiek potrzebuje, aby był u niego jakiś Egipt. Odkupić siebie samego z domu niewoli. Wyjść pośród nocy na pustynię strachów, krokując wprost do wody. Zobaczyć, jak rozstąpia się przed nim po stronę. Każdy człowiek potrzebuje ramienia. Nieść na nim kości Józefa. Każdy człowiek potrzebuje wyprostować się. Każdy człowiek potrzebuje, aby był u niego jakiś Egipt. I Jerozolima. I jedna długa wędrówka. Pamiętać ją na zawsze w swoich stopach. Chag Pesach Sameach. Szczęśliwego święta Pesach Wam i Waszym rodzinom.